Dla mnie wybitny programista to jest ktoś, kto na przykład tworzy framework, tak? To jest ktoś, kto tworzy narzędzia i, nie wiem, w NASA pracuje. My nie tworzymy kodu dla samego pisania kodu, żeby on był super niesamowity, tylko my tworzymy kod, żeby dostarczyć jakąś wartość biznesową. Stwierdziłem, że myślę o odejściu i wtedy pamiętam, zatrzymało mnie to, że Bata powiedziała, że rozmawiała z Gregiem i Greg kazał zatrzymać mnie za wszelką cenę. Witam wszystkich. Dzisiaj robimy kolejny vlog z Dawid Jankowski. Cześć Dawid. Cześć. Bardzo się cieszę, więc Dawid pracuje w SI od 14 lat, więc jest prawdziwy dinozaur. Zaczynał jako młody .NET developer chyba na różne projekty bankowe. Potem awansowałeś jako tech leader, team leader. Byłeś bardzo techniczną osobą ogólnie, tak? Wielu lat programista. I potem zmieniłeś karierę jako manager, więc kilka lat delivery manager. I ostatnio od 3 lata chyba jesteś Competency Center Director Cyber Business Info, więc opowiedzianie na cały nasz biznes Cyber Security. Więc, Dawid, kim jesteś? Czy możesz się kilka słowa przedstawić? To ja jestem takim zwykłym człowiekiem. Raczej spokojną jestem osobą. Tak jak wspomniałeś, jestem osobą z takim backgroundem technicznym i nadal technologia bardzo mnie interesuje. Wychowałem się w takim małym mieście, Ciechanów, to jest miasto niedaleko Warszawy. I chyba tak jak typowa osoba wychowana w latach 90. mieszkałem w bloku, bardzo dużo znajomych i całe dnie spędzane w sumie poza domem, tak? Grając w piłkę, w koszykówkę. Tak naprawdę z komputerem nie byłem związany i nie planowałem swojej przyszłości nigdy związanej z informatyką. Nawet na studia rozpocząłem w Gdyni, na Akademii Morskiej i bardziej możliwe, że właśnie pływanie albo telekomunikacja, informatyka trochę kojarzyła mi się z takimi, jak na filmach, że tak ktoś siedzi, tak dziobie i nie wydawało mi się to interesujące. Natomiast na czwartym roku studiów podczas inżynierki już zacząłem pracę właśnie w firmie związanej z informatyką. No i tam już załapałem, że to jest ciekawe, to jest to, co bym chciał robić. No, zacząłem się uczyć programowania. No i a co ci tak interesowało? Takie technologia, software, oprogramowanie? Co był powodem, że zaczęło ci kręcić? Tak, właśnie. Z jednej strony, jak zacząłem pracować w firmie informatycznej, to zobaczyłem, że ta praca trochę inaczej wygląda, że tam są normalni ludzie, że tam można... Nie taki geek, tak, śmierdzący, zamykany, piwnicy. No wcześniej to mi się tacy wydawali trochę. Tak. Ale naprawdę... ty miałeś takie reputacje, trochę taki geek, trochę zamknięty, introvertik. Jak człowiek zaczyna w IT, to trochę tak trzeba. ale potem programowanie, bardzo mi się to spodobało. A zaczynałeś późno, bo się mówi, że żeby być dobry programista, trzeba zaczynać programować bardzo wcześnie, nawet młodzieży 15-16 lat. A ty zaczynałeś czwarty rok studia dopiero, tak? No, trzeci. Trzeci. Na studiach oczywiście były jakieś przedmioty też związane, ale to ciężko nazwać, że to jest taka konkretna nauka. Wiesz, po pierwsze nigdy nie powiedziałem, że ja byłem jakimś super wybitnym programistą. Co to znaczy dla ciebie ten super wybitny programista? Tak naprawdę taki standardowy programista, którego mamy na rynku, który wykonuje pracę, tak, tworzy jakieś systemy, tak jak ja, systemy bankowe, to jest po prostu osoba, która wykonuje swoje zadania. Dla mnie wybitny programista to jest ktoś, kto na przykład tworzy framework, tak? To jest ktoś, kto tworzy narzędzia i, w NASA pracuje, tak? To powiedzmy, że to jest jakiś wybitny programista. Z drugiej strony, to nie jest tak, że trzeba zaczynać bardzo wcześnie z programowaniem. Bo moim zdaniem, tak naprawdę wcześniej to trzeba zacząć z matematyką. Skupić się na matematyce i na przedmiotach właśnie ścisłych. Informatyka
wbrew pozorom ona dużo nie odbiega. Jeżeli człowiek ma takie myślenie matematyczne, wyrobi sobie myślenie logiczne, to programowanie nie stanowi później wyzwania. To jest taka niejako kontynuacja. A technologia, więc ty byłeś wielu lat ekspertem .NET, ale według siebie technologia, kiedy masz takie dobre bazy matematyczne, możesz każdej technologii się uczyć, tak? Dokładnie tak. Programista to nie jest programista .NET, to programista Java. Jest się po prostu programistą i teraz obecnie programuję w Javie, później programuję sobie w .NET-cie, potem w Pythonie. To są tylko narzędzia, które... Potem, żeby być ekspertem danej narzędzi, danej frameworka, znać bibliotekę, to trzeba kilka lat ogólnie. Więc potrafisz programować, ale chyba nie jesteś najlepszy, jeżeli nie masz dużo stażu pracy. Oczywiście, tak. Jeżeli chcę być jakimś takim ekspertem, później wyjść w architekta, no to wiadomo, trzeba się specjalizować. Natomiast jeżeli ktoś jest na przykład takim zdolnym programistą, nie ma problemu przełączać się między technologiami. Nie C++, Python, .NET, Java. No może C++ i Python to tak niełatwo, bo to są dwa zupełnie bieguny oddzielne, ale... To znaczy? No C++ to jest bardziej niskopoziomowym. Tam trzeba dużo, dużo więcej wiedzieć. Natomiast Python jest językiem trochę bardziej wysokopoziomowym. Tam zupełnie nie musimy zaglądać, co się dzieje na poziomie nawet pamięci maszyny. Okej. Okay. Dla mnie programista, ja nie byłem programistą, ale pracowałem w IT od wielu lat i mamy dużo działu IT w SI. To jest ten, że rozumie użytkownik końcowy, po co tworzy ten programowanie. Potem są programowanie, oczywiście backendowe, niewidoczne przed użytkownik końcowy, ale są, że rozumie cel ogólnie, rozumie, co jego klient potrzebuje na koniec, jak ułatwić jego pracę albo zapewnić takie fajne eksperymenty, tak. Tak. To jest bardzo ważne. To znaczy, ja zawsze tak oceniałem seniora. W moich zespołach na seniorów, jak wybierałem osoby, wcale nie wybierałem tych najlepszych technicznie. Wybierałem osoby, które mają takie podejście, że muszą zrozumieć, że my nie tworzymy kodu dla samego pisania kodu, żeby on był super niesamowity, tylko my tworzymy kod, żeby dostarczyć jakąś wartość biznesową. Więc czasami może to być gorzej, no ale musimy dostarczyć na czas jakąś aplikację, żeby biznes miał z niej korzyść. Z drugiej strony też taki senior musi umieć pracować z ludźmi. Czasy, kiedy tak naprawdę programowanie mogło polegać, że jedna albo dwie osoby gdzieś tam siedziały w garażu i wytwarzały coś, no trochę minęły. Obecnie, jeżeli chcemy pracować w takim systemie, nie wiem, bankowym, ewentualnie w jakichś większych systemach, to są dziesiątki ludzi pracujących wspólnie, no i trzeba umieć pracować razem. Ale co ci daje największą satysfakcję? Jeszcze raz, to tworzyć takie systemy bankowe na przykład, że działa? Jako programista? Tak. Jako programista, no bo obecnie nie zajmuję się tym, więc inne rzeczy dają mi satysfakcję. Natomiast jeżeli programista jest takim charakterystycznym zawodem, że mamy tak jakby szybki efekt własnej pracy. Bo napiszemy jakiś kawałek kodu, widzimy, że się pojawia jakaś formatka i jest fajnie. Ja pamiętam pierwszy raz, jak zobaczyłem system, nad którym pracowałem i generalnie wdrożyliśmy go i gdzieś miesiąc później widziałem go tak naprawdę w jakimś sklepie. W sklepie, gdzie był sprzedaż ratalna i widziałem system, nad którym pracowałem. No to było takie wow, coś stworzyłem, co jest używane, ludzie to widzą, no i to takie bardzo motywujące. No, super, fajnie. Więc po wielu lat jako programista ewoluowałeś jako tech leader i delivery manager. To były twoje inicjatywy, czy SI ci proponował takie promocje na stanowisko menedżerskie? To znaczy, to było tak, że no, ja pracowałem jako programista i potem jako SI zaczęliśmy współpracę z Nordea, bankiem. Pamiętam, pamiętam. Tak, i ja byłem jedną z pierwszych dwóch osób, które rozpoczęły pracę, bo znałem mniej więcej technologicznie i miałem doświadczenie właśnie w systemach bankowych i trochę te przejście na stanowisko takie menedżerskie wyszło naturalnie, bo tak jakby... Byłeś najbardziej doświadczony i SI, i pracy w Nordea, bo zaczynałeś w Meritum Bank chyba tak. I naturalnie, więc SI ci proponował, słuchaj, budujemy mały team, 4-5 osób, czy chcesz prowadzić tego, tak? Dokładnie tak. Tak, okej. Okay. I tak zaczynał twój karier menedżerski. Tak, dokładnie tak wyglądało i to ten zespół się rozrastał i w pewnym momencie było tak, że miałem 20 osób tak jakby podwładnych, funkcjonalnych moich i jeszcze dodatkowo 20 osób liniowych, które pracowały na innych projektach.
No i w międzyczasie... Więc się rozwijał sporo, dużo. Tak, tak. Zespół się rozwijał. Tak naprawdę, no przecież mieliśmy klienta roku. Ja jako Nordea wtedy... Pamiętam kilka problemów, to było 10 lat temu, ale ten request, że się skończył złe chyba, że planowaliśmy budżet taki, się skończył dużo więcej, klient niezadowolony, złe estimacja chyba, tak, nie potrafię dostarczać. Jeden projekt był, to był, no tak naprawdę mogę powiedzieć, że to jest mój największy failure w karierze. Tak? Tak, to był ten projekt. 10 lat temu chyba, tak? Tak, tak, mniej więcej tak, ale no bardzo dużo się nauczyłem, bo tak naprawdę popełniłem chyba wszystkie, jako project manager popełniłem wszystkie błędy, które naprawdę można popełnić. Powiedz. Przede wszystkim nie mieliśmy osób, które wiedziały jak wykonać, więc trochę poszliśmy, uda się. Następnie, nie doszacowaliśmy. Klient też nie doszacował, ale ponieważ chcieliśmy dobre wrażenie zrobić, więc stwierdziliśmy, ok, weźmiemy na siebie i tak przeciągaliśmy. To jest bardzo charakterystyczne dla takiego świeżego PM-a, że wie, że coś my źle zrobiliśmy, więc trochę oddaje klientowi. Tylko problem taki, że to trochę oddawanie zawsze, albo inaczej bardzo często kończy się takim... No, to się nazywa scope creep, że klient coś doda, okej, zgodzimy się, klient coś doda, okej, zgodzimy się, nie mamy tego wewnętrznego, nie, brak koniec. Brak asertywności, nie klient, dokładnie przepraszam, tak, dokładnie to jest tak. Poza scope, jeżeli chcesz, to płać. Dokładnie tak. No plus technologicznie też. Więc zamęki dla klienta. Tak, technologicznie też nie było to rewelacyjnie wykonane, bo tak jak wspomniałem, no, zespół no, nie był ekspertami w tej dziedzinie. Więc... tutaj to jest się angażować na to, że nie znamy technologicznej, może nie znamy strony funkcjonalności, nie wiem czy było, ale złe estimowaliśmy trudności projekty i ogólnie to kosztowało dużo większe niż planowaliśmy w fazie pre-sales, tak? Tak, dokładnie. Więc tak. Okej. Okay. Ciekawe, a co jeszcze z zespołem? Nie masz zespołu, a potem masz dobre ludzie, czy... Tak, znaczy to był jeden z ostatnich moich zadań w Nordei i następnie przeszedłem do rozwijać projekt w Dolan. Straciliśmy trochę pieniądze na ten projekt, tak? Tak, ale to nie było jakoś dużo. No, okay. Tak naprawdę... Mieliśmy gorsze projekty. Zdecydowanie tam strata finansowa nie była duża. No i tak jak później przeszedłem do pracy w Dollar Financial. Więc firma w UK. To była międzynarodowa firma, tak? Ona była w Kanadzie, w Vancouver. Pamiętam jeden business trip z tobą dawno temu, gdzie biły się miasto, odkąd położy, jak się nazywa ten... Robin Hood, w Nottingham. Tak, Robin Nottingham. Tak. I byliśmy w barze, gdzie tak. Był Robin Hood. Tak, i ja od takie stare bar Middle Ages. Tak, no tak, to najstarszy, cały czas działający bar w Europie. Bardzo fajny, bo tak większość tego baru jest w jaskini, która jest pod zamkiem szeryfa z Nottingham. Bardzo fajne miejsce. Pamiętam nasz biznes trip razem. I tutaj rozwijasz gruby biznes ogólnie do 70 osób, tak? Tak. Tam było też ciekawe, znaczy akurat to było coś, co ja bardzo lubię, czyli rozpoczynać nowe rzeczy, rozpoczynać nowe projekty i budować nowe zespoły. Jakbym miał powiedzieć, co mi się najbardziej w całym IT podoba, to właśnie to. To było oczywiście wyzwanie, bo ja po kilku latach, w których nie programowałem w .NET-cie, rozpocząłem tam pracę jako programista .NET i moim zadaniem było zrobić dobre wrażenie i wokół mnie tak jakby budować dalej zespół. No i trochę to wyglądało tak, że pierwszy tydzień, który rozpocząłem, to był tydzień taki wdrożenia w Londynie w siedzibie klienta. No było to trochę wyzwanie, bo wyglądało to trochę tak, że ja cały dzień byłem w biurze, pracowałem. Potem takie 2 godziny zwiedzania Londynu, a potem do późna w nocy z książką przypominanie sobie tej wiedzy, którą już nie pamiętam. No i trochę ta technologia też poszła do przodu od tego momentu. Ale było bardzo ciekawe. Też ciekawe, taka anegdota językową, bo do tej pory w banku cały czas pracowałem w języku angielskim, natomiast pracowałem z osobami, które nie są natywami. To były osoby Litwa, Łotwa, Estonia, Nordyki, więc łatwo było zrozumieć. Natomiast tam, jak przyszedłem pierwszy dzień do biura, okazało się, że jest osób w biurze było około 15, z czego 12 różnych narodowości. Każdy trochę z innym akcentem i pamiętam, przyszedł do mnie
Jeden chłopak mieszkający tam, ale pochodzący z Afryki. I, no i zapytał się, coś się mnie zapytał, ja nie zrozumiałem, zapytałem, sorry, could you repeat? No on powiedział, are you deaf? Ja sobie pomyślałem, Jezu, jaki on jest nieuprzejmy, co ja głuchy, że niby dlaczego? I po chwili się okazało, że on się pytał, czy dev, jako developer. Ale ja tak się dziwiłem, oj, dobra. Okej. Okay. No ciekawie, ciekawie. A tutaj nie tęskiłeś, bo zarządzanie zespół 70 osób, chyba nie miałeś czasu już dotykać kodu i pracy operacyjnej, technicznej, tak? Wbrew pozorom, do samego końca troszkę dotykałem. Tak? Troszkę dotykałem, bo ja po prostu było tak, że poznałem bardzo dobrze te systemy, więc też no wiadomo, jak osoby nowe przychodziły, to też czasami potrzebowały wsparcia. Coaching, mentoring, onboarding. Tak, no to jest, jako lider, to jest bardzo dobrze budowanie sobie relacji z zespołem i takiego respektu ze strony zespołu. Tak, tak? Mój się przyzna. Tak, zna się i zna się na przykład lepiej niż ja, mimo że ja tu programuję. Dlatego ja starałem się być cały czas na bieżąco, no trochę też dlatego, że ja to po prostu lubię. Okej, okay. No to bardzo fajnie. Więc ty potem trafiłeś do Cyber Security, enfin Director Centrum Cyber Security w SII. Jak ty aplikowałeś na ten stanowisko, czy... Trochę było tak, że akurat ja zmieniałem z DFC, przechodziłem do CC Digital. Pamiętam, Bondarek Adamowski. Tak, miałem rozmowę z Krzysztofem... Krężel, tak? Tak, i akurat rozmawialiśmy, bo ja miałem już wcześniej zespół jeden Cyber Security. Pamiętam, był jakiś bank w Stanach chyba, tak? Tak, tak, duża instytucja finansowa w Stanach i ja tam rozpoczynałem zespół związany z cyber security do obsługi incydentów. To też super, super zespół, bo rozpoczynał się od dwutygodniowego szkolenia na Florydzie. Więc oprócz... W Miami. Tak. No, w okolicach. Oprócz tego, że... Mac, tak. Łanie dziewczyny. Znaczy, to było akurat tak, że tu był styczeń, było minus 5, śnieg, zimno, a my tam mieliśmy słoneczko, 25 stopni i oczywiście oprócz tego, że uczyliśmy się w ciągu takiego dnia pracy, no to zdążyliśmy zwiedzić bardzo dużo, zdążyliśmy zwiedzić przylądek Canaveral, tam gdzie promy kosmiczne startowały. Iść na plaża. Bardzo dużo różnych plaż zwiedziliśmy. Bardzo Florida ogólnie stanie. Tak. Fajne miejsce w zimą. Zdecydowanie. Nie polecam lato, za ciepło, za dużo pomary, wilgotność, za dużo wilgotności. Jest ale mianowicie listopad, a marca idealne miejsce. Tak, tylko trzeba uważać, bo dużo aligatorów jest. Dużo jeszcze raz? Aligatorów. Tak, to prawda, tak, Everglades. Byłem dwa razy chyba, Nawet w miastach. Na ulicy, tak. Nawet w miastach. Też mieliśmy taką sytuację, że gdzieś jesteśmy, no i kolega potrzebował, powiedzmy, wejść do lasu, żeby się załatwić. No i tak wszedł i za chwilę wybiega. Co się stało? No tam aligator jest. A patrzymy, no faktycznie jest tabliczka, nie wchodzić, bo aligatory. Ja pamiętam, że byłem samochodem, byłem szokowany, ile to są, kiedy jedziesz na, wiesz, ulica i widzisz blisko, tak, to strachę, idź się załatwić, tak. Jak mówisz. Więc potem trafiłeś więc po CC Digital, ten zespół, zmieniłeś Competency Center Digital, Competency Center IT Operation. Pamiętam anegdotę, Pierre Chiroc nie poszło zgodnie z planem. Pamiętam, tak. Ocen roczny tutaj, to było 3 lata temu. I razem ustaliłem się, okej, dajmy siebie jeszcze rok i że nie wychodzi, rezygnujesz, tak? Tak. Tak, i dwa miesiące później... Bam! Dokładnie tak, więc coaching podziałał. Nie, ale prawda jest taka, że to był bardzo, bardzo trudny rok. Trudny rok, ponieważ bardzo dużo było pracy włożonej, a właśnie nie było tych efektów. I to jest chyba jedna z takich, wydaje mi się, najtrudniejszych cech pracy jako menadżer centrum kompetencyjnego, to jest to, że często jest tak, że wkładamy bardzo dużo pracy, nie widać tych efektów i dopiero te efekty pojawiają się za jakiś czas. Między innymi dlatego drugi rok, w którym zaczęło to bardzo fajnie rosnąć, to był mój chyba najlepszy rok w SEE, bo było takie wewnętrzne, że zbudowałem, zaczyna to działać. No to tak. Było dwa lata temu ogólnie, tak? Tak.
Żeby wytłumaczyć ludzie, że oglądają, bo może nie każdy rozumie, ci koledzy, nawet ci ludzie na zewnątrz. Programista, potem delivery manager, to jest osoba odpowiedzialna na cały team, dostarcza jakieś usługi do klienta, preset, delivery. A dyrektor centrum kompetencyjne, wiesz, to jest jak prezes dla mnie, to odpowiadasz, masz twój team, dzisiaj to jest 120-130 osób. 130 osób. 130 osób. Cyber security i David odpowiadasz na PNL, więc gross revenue, zysku, cały marketing, cały offering, cała relacja z partnerami, relacja z klientem i zarządza cały ten centrum, żeby realizuje core objective SI, generuje zysk, ma zadowolenie klienta, ma zadowolenie pracowników, wygramy kontra nasze kompetitorze i match jakiś zabawa, fun i ogromne decyzyjność, to jest jak twój centrum, twój firmy, że rozwijasz dużo wsparcie w SI, wielu działu ogólnie. Jak wygląda twoje obowiązki, twoje codzienne działanie, albo jak wygląda twoja monogram dziennie, tygodnie, miesiące? Obowiązki na tym stanowisku są bardzo różnorodne, bo tak naprawdę to jest tak jakby złożenie kilku różnych ról, które mam. Przede wszystkim oczywiście dbanie o rozwój centrum kompetencyjnego, więc jest to związane z przygotowaniem offeringu, budowaniem nowego offeringu, planowaniem tak jakby w jakim kolejnym obszarze chcemy się rozwijać, spotkania z klientami, relacje z klientami. No i ta część marketingowa, no bo oczywiście musimy zbudować marketing wokół siebie. Landing page, filmy, dokładnie white paper, artykuł na bloga. Dokładnie tak. Tak, akurat właśnie tworzenie dokumentów, white paperów to jest chyba najmniej ulubiona moja rzecz. Deleguj. Masz 130 osób, może ktoś u ciebie lubi pisać. I to robię. Jak to się zawsze mówi, nie po to poszedłem na IT, żeby pisać dokumenty. Okej. Okay. A nowy offering, na przykład, więc możemy... wyjaśnić, bo dużo ludzi fisher chyba słuchali słów cyber security, cyber bezpieczeństwo info po polsku. Czy możesz wytłumaczyć, co to jest ogólnie? Tak, no cyberbezpieczeństwo jest to takie bardzo modne słowo, natomiast w uproszczeniu zabezpieczenie i bronienie siebie przed atakami hakerów. To jest takie mocne uproszczenie, natomiast domena cyberbezpieczeństwa jest bardzo, bardzo szeroka. Bo to jest prawie tak szeroka, jak ogólnie jest IT, tylko zajmujemy się cyberbezpieczeństwem. Zabezpieczamy systemy przed niepowołanym dostępem, przed uszkodzeniem. Bo chyba są dwa cyber security jest dla osoby prywatnej, żeby nie ukraść pieniądze naszej karty, albo przed internet, albo żeby nie ukraść pieniądze Jan Kowalski. Tak. I jest cyber security dla firmy. A ty zajmujesz się bardziej ten B2B dla firmy, nie dla osoby prywatnej, tak? Tak. No, poniekąd to ma też wpływ na osoby prywatne, bo jeżeli myślimy o zabezpieczaniu systemów bankowych, myślimy też o tym pod kątem, żeby ktoś nie wykradł pieniędzy poszczególnym klientom banku. Tak. Bo jeżeli system będzie tak napisany, że łatwo jest oszukać klienta, no to tak naprawdę to jest wina systemu, nie klienta. Bon, jest firmy nie się chwalą, kiedy mieli atak, ale ja mam mnóstwo znajomych, prezesi, bardzo dużo międzynarodowe firmy, mieli bardzo groźny atak i nie mogą działać przed kilka dni, nawet czasami miesiąc, dwa, prowokował strata dziesiątki albo setki milionów euro. Oczywiście takie firmy nie są się chwalić, kiedy są atakowane na internet, bo stracili cały ich PR, więc często to jest, nie jest wypuszczane w mediach. Czasami muszą płacić karę, bo jakiś hacker ukradł całe ich dane, blokuje cały system, nie mogą działać. Muszą płacić olbrzymie pieniądze na takie hacker, żeby dostawać powrotem ich dane. Co doradzać? Dobrze, SI nigdy się zdarzało. Mamy silny cyber security team. Nawet prosiłem ciebie, żeby zrobić audit i potwierdziłeś, że jest dość safe, tak? Mam nadzieję, że robisz każdego roku, twój team, audit do naszej SI wewnętrznej IT, żeby spróbować się łamać. Teraz współpracujemy właśnie z wewnętrznym działem security nad kolejnym programem zabezpieczania poszczególnych projektów.
Jeżeli firma jest hakowana, hacker wymaga dziesiątki milionów euro na przykład, może być, albo to zależy, jaka jest la firma, ja myślę, że trzeba nigdy płacić, ale wiem, że są firmy, że płacą, tak? Tak, firmy płacą, natomiast to jest zawsze ryzyko. Zapłacenie takiego, powiedzmy, okupu wiąże się z tym, że możemy tak naprawdę nie odzyskać i tak danych. Ponieważ ktoś nie chce nam. Ewentualnie zapłacimy okup i dokładnie dostaniemy atak, powiedzmy za miesiąc, za dwa miesiące przez tego samego atakującego, bo najczęściej on sobie gdzieś zrobił dodatkowo furtkę, żeby wrócić do nas. No bo jeżeli my raz dostał to dlaczego, milion, dlaczego nie dlaczego drugi później, raz? Dlaczego później nie? I mogą zostawić u nas takie spyware albo takie... Tak, dokładnie tak. Może umieć nawet rok później. Dokładnie tak. No osobiście wiem, że to źle brzmi, ale ja lubię, jeżeli do mnie przychodzi klient i mówi, że byliśmy ofiarą ataku hakerskiego, chcemy się zabezpieczyć na przyszłość. Ponieważ dużo łatwiej rozmawia się z takim klientem, bo on rozumie, jakie to jest już dla niego zagrożenie. Wiedział ten ból. Tak, no i ja kiedyś dostałem taki cytat od prezesa jednej z firm, jak się zapytam, a jaki jest budżet na zabezpieczenie? Budget is not an issue anymore. Także... Okej. Okay. No i cel firmy, żeby nie można się łamać do systemu, bo największe ryzyko dla firmy to jest, nie mogą działać tam system, więc nie mogą operacyjnie, bo jedynie czy to jest firma jakaś, więc nasi inżynierów nie mogą realizować projekty na naszych klientów, firma kurierski, już fiszy z centrum logistyki blokowane, banki najgorsze, banki atak, to nie ma, klient końcowy nie może robić przelew, nie może tak sprawdzić jego konto i nawet banki całe dane konto, dane klienta mogą być uszukane całe nasze dane, imię, nazwisko, e-mail, adres, pieniądze na konto i tak dalej, tak? I nawet... Tak. De facto, jeżeli teraz byś spojrzał, jakie są ankiety robione, takie wśród prezesów jakichś dużych firm, to obecnie zagrożenie atakiem cybernetycznym, ono jest prawie na równi z obawami przed kryzysem finansowym. Tak. Bo taki atak bardzo dla takich średnich firm może oznaczać również bankructwo, bo te straty są naprawdę bardzo duże, związane raz z wykradzeniem pieniędzy, wykradzeniem jakichś danych poufnych, zablokowaniem działalności przez jakiś czas. Tak jak w przypadku banków, to też jest bardzo duża utrata renomy. Tak. Dlatego firmy, kiedy mają taki atak, nigdy się chwalą, żeby... Jeżeli nie muszą, czasami muszą. Jak, więc najgorszy, nawet z wojna, dzisiaj wojna Rosja-Ukraina, to jest coraz częściej ten wojna cyber security, bo na przykład Polska była atakowana i ktoś blokuje cały transportem, nie wiem, tramwajem, pociągi, cały prąd, tak, że blokują centrala, nie można wysłać, może blokować cały kraj ogólnie. Potem, bo wszędzie jest software, samochód, to jest tylko, to jest duża firma, duża produkt software'owy dzisiaj samochód, że większe nic nie zauważam, niż kosmiczne rakiety. To prawda. Więc to, że się ma łamuje do jakiś system, bo Tesla, Mercedes, Volkswagen, Renault, to mogą blokować i prowokować wypadek wszędzie też. Cyberprzestrzeń już według Stanów Zjednoczonych jest uznana jako kolejny obszar prowadzenia wojny. Po wojnie lądowej, morskiej, kosmicznej i powietrznej, to piąty to jest cyberprzestrzeń. I praktycznie każdy kraj, taki z tych bardziej rozwiniętych, ma swoje siły zbrojne związane z cyberobroną i cyberatakiem. Polska też ma. Polska też ma, a faktycznie takie ataki mogą bardzo mocno zdestabilizować kraj. To przykład chyba taki pierwszy, to jest z 15 lat temu Estonia została tak zaatakowana. No i tam kraj praktycznie przestał działać, bo Estonia to była jeden z najbardziej zinformatyzowanych krajów w Europie i przestały działać banki, przestały działać urzędy. I tak naprawdę... Szkoły, bo nauczyciel tak. Nie ma na mornogram, nie mogą się kontaktować tak, z lecem. Bo już tak. Nie mają dzienników też normalnych, tylko wszystko w komputerze. Tak, no ten kraj na chwilę tak jakby się zatrzymał.
Potem musieli wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia, ale też efektem tak jakby tamtej sytuacji jest to, że Unia Europejska wprowadziła normy związane z cyberbezpieczeństwem, które w Polsce to jest ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, więc wszystkie te firmy, które są uznane za firmy kluczowe, czyli na przykład wodociągi, energetyka, które są uznawane za niezbędne, one podlegają dodatkowej ochronie. I nawet od, tak naprawdę od początku wojny my mamy podwyższony stopień zagrożenia. I w związku z tym w każdej z tych firm na pewno są zespoły 24/7 działające i kontrolujące. Więc wytłumaczyłyśmy, co to jest cyber security, więc co twój centrum robi ogólnie? Jak może bronić firmy, żeby nigdy dostał atak, ale nigdy hakerzy się włamią? Jak możesz uratować albo bronić, albo wspierać twoich klientów? Tak jak wspomniałem, cyberbezpieczeństwo jest bardzo szerokim obszarem IT i my też dostarczamy te usługi tak jakby bardzo szeroko. To uważam, że to jest chyba nasza największa zaleta jako nas jako centrum kompetencji w stosunku do konkurencji, że nie zajmujemy się tylko jednym wąskim obszarem, tylko jesteśmy w stanie szeroko wspomóc naszych klientów i zaczynając od konsultingu, wszelkiego rodzaju audytów i technicznych, i takich governance'owych. A audyt? Masz firmy, klient, że ci proponują, ok, spróbuję się łamać do mojego systemu i płacą na to? Między innymi takie. To są testy penetracyjne. Też mamy zespół, tak zwany Red Team, którego zadaniem jest tak naprawdę włamywanie się do systemów, do aplikacji. Więc hakerzy. Tak, to są. A dlaczego Red Team? Tak został nazwany. Red Team to są ci, co atakują, a Blue Team to są ci, co bronią. Blue zabezpiecza, Red atakuje. Idealnie uważam, żeby być dobry Blue Team, trzeba świetnie być Red Team ogólnie. Żeby dobrze się bronić, trzeba rozumieć atak. Dokładnie tak. I odwrotnie, jeżeli wiemy, jak się bronimy, no to będziemy wiedzieli, jak zaatakować. I tutaj takie projekty prowadzimy dla dużej firmy ubezpieczeniowej, gdzie mamy taki program cały. Powiem jak przed kamerą, że nie można powiedzieć nazwy klienta, zakaz zumowany, ale pracujemy olbrzymie instytucje finansowe na świecie. Tak. Czy Stany, czy Szwajcaria, czy Nordika, tak, czy tak. Tak, czy Wielka Brytania. Niestety w cyber security jest tak, że w większości projektów nie możemy powiedzieć dokładnie, co robimy, a szczególnie jeżeli powiemy, dla kogo to robimy. Tak, tak. Ale mamy 130 osób, to jest dużo biznes, 35 milionów przychodów rocznie chyba. Tak. Więc i biznes, że się rozwija non-stop, więc dziękuję, gratulacje. Możesz, nie wiem, jeden, dwa najciekawsze projekty, że robisz teraz ostatnio albo robiłeś? Mogę akurat tutaj przedstawić projekt dla Flying Tiger. To jest duńska firma, tak, to jest bardzo dużo sklepów na całym świecie mają. I takie, że przydają różny merchandising tam, tak, sklepy mają. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja nie wiedziałem, moja żona wiedziała dokładnie, co to za sklep. ja wiedziałem po tobie, bo wiedziałem, że to jest nasz klient. To jest bardzo ciekawy projekt, ponieważ właśnie my tam dostarczamy szeroką usługę, bo zaczęliśmy od takiego audytu bezpieczeństwa. To jest nasz autorski audyt, ja go nazywam Audyt Zero. Czyli po prostu weszliśmy do klienta i oceniliśmy jego obecny poziom bezpieczeństwa, zarówno pod względem technicznym, jak i organizacyjnym. Organizacyjny to znaczy zmiany login, hasło pracowników, czy... Tak, to są najprościej powiedzmy, że to jest takie, a ja to nazywam takie papierowe cyberbezpieczeństwo, bo to są procedury. Procedury, jak powinni ludzie się zachowywać. Nowy pracownik, że zaczyna albo odejdzie, tak. Jak zabieramy jego dostęp. Dokładnie tak. I ogólnie całą politykę firmy do zabezpieczenia własnych rzeczy, no chociażby, żeby wiedziała firma, co jest dla niej cenne. No bo dla różnych firm różne rzeczy są cenne. Nie ma sensu na przykład wydawać duże ilości pieniędzy, żeby zabezpieczać coś, co w sumie nie jest dla nas jakoś krytyczne, jeżeli stracimy. Wiadomo, to musi być wszystko cost effective. No i taki audyt przeprowadziliśmy, przygotowaliśmy konkretne usprawnienia, które powinny zostać wdrożone i na podstawie tego
audytu zbudowaliśmy zespół SOC, czyli Security Operations Center, gdzie jako usługę, my jako SI dostarczamy usługę monitorowania systemów bezpieczeństwa i obsługi incydentów bezpieczeństwa. Taki incydent, możemy sobie wyobrazić, że to jest sytuacja, że użytkownik zalogował się obecnie w Warszawie za 10 minut na przykład gdzieś w Bangkoku. I teraz nasi analitycy muszą zweryfikować, czy to oznacza, że użytkownik, na przykład ktoś ukradł dane użytkownika i już próbuje na jego konto się zalogować, jakieś dane wykraść, czy po prostu jest to normalna sytuacja, bo na przykład użytkownik zapomniał się wylogować z komputera w biurze, a jest na urlopie i na przykład z telefonu się zalogował. To jest taki przykład, powiedzmy, najprostszy. Tam są dużo bardziej skomplikowane. Tu jest w tym projekcie też ciekawe, gdzie tak jakby pokazaliśmy naszą drugą bardzo dużą zaletę, czyli to, że my nie jesteśmy mocno przywiązani do jednego vendora. Obszar cyber security ma bardzo dużo różnych narzędzi i jest dużo różnych firm produkujących te narzędzia. Jedne są lepsze, drugie gorsze, natomiast jest sporo takich, które są po prostu dobre. I my tak naprawdę, klient miał rozwiązania, miał narzędzia, my tak naprawdę weszliśmy i no, od razu stwierdziliśmy, że nie ma sensu, żeby kupował nowe rozwiązania, płacił dodatkowe licencje, skoro tu już ma licencje kupione. Po prostu poprawiliśmy konfigurację tych narzędzi w ten sposób, żeby one działały efektywnie. Ben pozwalałeś klienta nawet uczynić pieniądze, żeby nie zrobić dodatkowe zakupy niepotrzebne, tak? Tak. Ale lepiej optymizować, co już ma. Tak. No tutaj akurat one też były wdrożone, klient miał wewnętrzny dział bezpieczeństwa, więc tutaj akurat też sytuacja nie była taka zła. Natomiast to jest coś, co my bardzo często widzimy, jeżeli zaczynamy, właśnie robimy taki audyt zerowy, że firmy zdają sobie sprawę, że potrzebują bezpieczeństwa. Na przykład prezes zdaje sobie sprawę, że to jest dla niego bardzo duże zagrożenie, daje swojemu działu IT zadanie, ok, weźcie, zabezpieczcie naszą firmę. No i ten dział IT najczęściej, no to jest dział IT, nie stricte dział security. No są kupowane jakieś rozwiązania typu antywirusy, typu inne rozwiązania. Firewall, inne rozwiązania związane z bezpieczeństwem, no i one są wdrażane. Natomiast to jest robione tak na zasadzie, że zabezpieczymy tu kawałeczek, tu kawałeczek, tu kawałeczek, a wszystko inne to jest szeroka droga wejścia. Dlatego no my, jak tak rozpoczynamy, to proponujemy przeważnie od takiego ogólnego audytu, żeby zobaczyć tak naprawdę, jakie są ogólne. A masz ekspert, na przykład mówiliśmy firewall, masz ludzie, że się znają na network, na sieci, na aplikacjach, tak. Różne profile, tak? Tak, tak, tak. Mamy na procedurę, więc procedurę to są ludzie, nie wiem, po prawo. Albo po pisanie właśnie takie. Tak, tak. Procedury mamy takie odrębne, może ja powiem tak całkowicie, tak? Bo audyty to są jeden z obszarów, które przeprowadzamy. Również audyty związane z normami i wspieranie klientów w wdrażaniu norm, na przykład ISO 27001. To jest bezpieczeństwo informacji, jak również bezpieczeństwo urządzeń medycznych. Mamy taką komórkę właśnie związaną z normami, ale również wspieramy klientów szkoleniami, takimi i technicznymi, i nietechnicznymi. Te nietechniczne są bardzo ważne, to jest takie szkolenie z security awareness. Które... Jak uważasz na login i password? Dokładnie tak. Jakie zagrożenia nie zostawić, są? Pisanie, nie wiem. To jest bardzo ważne, bo tak szacuje się, że około 90% ataków, które są skuteczne na organizację, mają swoje źródło w użytkowniku. Tak, że albo dostaną złe e-mail, e-mail, że nie powinna otwierać i tworzą, i zaraz ktoś się łamie, albo ktoś ukradł ich hasło. Dokładnie tak. Dokładnie tak. W dalszej kolejności wdrażanie różnych rozwiązań. Mamy ekspertów, którzy się specjalizują w wdrażaniu różnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, czy to właśnie bezpieczeństwo sieci, jak firewalle, czy bezpieczeństwo informacji, jak na przykład systemy typu DLP, Data Leak Prevention, zabezpieczające przed wyciekiem danych. I tu przykład właśnie mamy taki... usługę dużego zespołu dla dużego międzynarodowego banku, gdzie mamy zarówno analityków biznesowych, inżynierów, jak i serwis menedżerów odpowiedzialnych za wdrażanie polityk właśnie monitorujących systemy, żeby ktoś celowo lub przypadkiem nie przelał danych
czy to klientów, czy finansowych, poza organizację. Również mamy dużą ekspertyzę w zabezpieczaniu chmur. Tutaj przykładowo projekt dla QIAGEN, gdzie nasz architekt tworzy architekturę bezpieczeństwa chmury opartej o Azure, jak również ocenia rozwiązania chmurowe pod kątem, czy one są odpowiednio bezpieczne. I takie usługi właśnie architektury zabezpieczeń w chmurze oferujemy dla dużej liczby klientów. A jak pozyskasz nowy klient, bo nie masz twoje dedykowane BDMA, sprzedawcy, więc w jaki sposób? Masz dużo incoming lead? Mamy, jeśli 100-200 sprzedawcy, że mogą przyjść, Dawid, klient jest zainteresowany naszą ofertą cyber security. Tak, znaczy w tym momencie często dostajemy bezpośrednie leady z zapytaniem o jakąś potrzebę związaną z cyberbezpieczeństwem. A skąd dostajesz takie leady? Od naszej sprzedawcy, od inbound marketing, naszej strony? Tak, najwięcej od sprzedawców. Tak naprawdę większość naszych projektów miało źródło takie, że sprzedawca rozmawia z klientem, mówi, że mamy usługi cyber security i wtedy klient, bo ja jestem zainteresowany z cyber security. Wtedy umawiamy spotkanie. Żeby wytłumaczyć, to mamy różne typy sprzedawcy. Jeśli mamy sprzedawcy w regiach, mamy sprzedawcy z industrii, mamy sprzedawcy competency center, więc ty nie masz twoje dedykowane, ale są fiche, account managerowie, account executive, business manager, czy Gdańsku, czy w Krakowie, czy odpowiada na rynek niemiecki, na rynek nordyka, albo na rynek healthcare, że kiedy mam temat cyber security, mogą zadzwonić do ciebie, do twój centrum i robić się biznes razem ogólnie, tak? Dokładnie tak. I potem ja idę na spotkanie, przedstawiam nasz offering, przygotowujemy ofertę. To jest jeden ze źródeł, ale też współpracujemy ściśle ze sprzedawcami, na przykład z healthcare. Jest bardzo silna współpraca, właśnie oferowanie stricte usług związanych z jakością, bezpieczeństwem urządzeń medycznych. Ben Wojtek Dreszerem, tak. Jest twój blisko partner. Tak. I się rozwijacie. Wojtek Drescher jest Head of Industry Healthcare, właśnie, że zarządza cały nasz biznes healthcare'owy. Dokładnie tak. Jeśli działa macierzowy, więc kiedy na przykład robimy biznes firma healthcare'owy, Niemcy Cyber Security, są trzy prezesi, że robimy konsortium razem, szef rynek niemiecki, Grzeszek Bloczkowski, szef healthcare, Wojtek Drescher i ty jako cyber security i razem go to market, wygracie projekt, dostarczacie. Dokładnie ale tak. Potem często ty masz największy ciężar, bo ty odpowiadasz na delivery. Oni rozliczają do zysku, ale to ty musisz dostarczać. Trochę tak, ale dostarczanie jest fajne. A pre-sales nie lubisz takie fazy, tączysz przed klient i pokazać, jak jesteśmy pre-sales, nie, no pre-sales też jest ciekawy, natomiast już dostarczenie to już jest to miąsko. Okej. Tak, jest ciekawe. Jakie są twoje ambicje na przyszłość? Gdzie chciałbyś być za rok, za 3, za 5? To znaczy osobiście dalej chciałbym rozwijać centrum kompetencyjne. Plan jest taki, żeby do końca roku obrotowego dojść do 150 osób i około 40 milionów przychodu. No i następnie sky is the limit. Chciałbym rozwijać, bo potencjał w cyber security jest bardzo duży. Jest to chyba obecnie, oprócz chmur, razem z chmurą, to jest najszybciej rozwijający się dział IT. Potem, co jest ciekawe, tak, sky is the limit, możesz olbrzymie centrum, nie wiem, to są liderzy na świecie, ten obszar, ale potem to są, na przykład w ogóle nie działasz public. To był może ciekawe, bo na pewno tam są dużo projektów. Mamy projekty publikowe. Mieliśmy projekty związane właśnie z testami penetracyjnymi, czyli właśnie włamywaniem się do systemu. To jest myślenie nazwy, penetration testing. Tak. Każdy, kto pierwszy raz to słyszy, ma ubacz tej nazwy, ale ja dokładnie tak samo odbierałem. Tak się nazywa. Co robisz i czuła, ja jestem penetration tester. No brzmi dobrze, nie? Każdy kolega powie, to jest fajny zawód. Więc chcesz się rozwijać, coraz ciekawsze projekty, coraz większy team i być liderem. Centrum zdrowia mamy dużo współpracy. Tak? Centrum zdrowia? Tak, mamy osoby odpowiedzialne właśnie za obsługę incydentów bezpieczeństwa, mamy architektów bezpieczeństwa, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, tam robimy właśnie takie generalne audyt i wsparcie w podniesieniu bezpieczeństwa.
Ale do polskiej armii jeszcze nie. Nie, nie. Ja tu bardzo żałuję, bo to, co mi się bardzo podoba, chociażby w Stanach Zjednoczonych, że połowa osób, z którymi pracujemy, z naszymi klientami z działu Cyber Security, mają doświadczenie, że wcześniej na przykład pracowali w Armii Stanów Zjednoczonych. I jest bardzo dobre te partnerstwo prywatno-publiczne, bo te osoby, które pracują, one pracują już, prawda, w prywatnym rynku, ale w razie potrzeby mogą być angażowane w jakieś działania rządowe i są angażowane te osoby. U nas w Polsce moim zdaniem tego brakuje. Bo nie ma zaufania, albo armii to są zamknięte i nie chcą się otwierać. Chyba po prostu w Polsce w ogóle nie ma takiego zbytniego doświadczenia, żeby z tego korzystać. No moim zdaniem tracimy na tym mocno, ponieważ wiadomo, że ten sektor publicowy ma ciężko konkurować wynagrodzeniem z sektorem prywatnym. Płaci dużo mniej się. Tak, ciężko więc mieć najbardziej kompetentnych ludzi. Dokładnie tak. Kiedy płacisz dużo mniej się niż na rynek. Dokładnie tak. Natomiast, albo współpracujesz w SI i bierzesz takie specjalista od SI. Natomiast widzę, że też, że to się zmienia. Widzę, że to się zmienia, bo też mam kontakty z osobami, które gdzieś już są na pograniczu właśnie prywatno-publicznym i no, moim zdaniem to jest kierunek, bo to cyberbezpieczeństwo i te wojska cybernetyczne, jak to fajnie będzie brzmi, będą coraz bardziej potrzebne. Na pewno. Okej, więc żeby skończyć, czy miałbyś ciekawości, powiem anegdoty. Mamy to dzieci podobno wieku. Ja, mój syn, ostatnie lato, bo pytam, ma 14-15 lat, co trzeba być zrobić życie, bo trzeba być piłkarzem. Albo ostatnie lato mówił, pokażę twój film Cyber Security. I film, myślał, wow, super być taka cyberbezpieczeństwo ekspert. Więc co radzisz, jakiś chłopak 15 lat, że masz być cyber security expert, co ma zrobić? Tak jak wspominałem, uczyć się matematyki przede wszystkim. To jest dobre. Simon, słuchaj tego, to jest dla ciebie, ale dla fisie, dzieci, młodzieży, więc być dobre matematyka szkoły, tak? To jest podstawowe. Tak, tak. Nauczyć się tego myślenia, być osobą skrupulatną. Cyberbezpieczeństwo w przeciwieństwie do programowania, może nie w przeciwieństwie, ale wymaga dużego skupienia, odporności na nudę, bo czasami trzeba przejść przez ileś potencjalnych incydentów, które okazuje się, że to nie są incydenty, żeby w końcu znaleźć ten, który jest faktyczną próbą włamania. Trzeba mieć też szeroką wiedzę. W porównaniu do programowania, ja zawsze tak mówię, że programowanie to jest tak jakby ważne są umiejętności, wiedza jest dodatkowo, natomiast w cyber security ta wiedza jest kluczowa, bo żeby być dobrym inżynierem od bezpieczeństwa, trzeba się znać na obronie, na ataku, trzeba znać się na aplikacjach, systemach operacyjnych, też na sprzęcie, więc ta wiedza jest bardzo szeroka. Trzeba dużo curiosity, warto się interesować wielu rzeczy. Tak, warto się uczyć wielu rzeczy. Warto czytać, tak? Okej. Trzeba mówić dobrze po angielsku też na pewno, bo to są... Angielski ogólnie w IT jest podstawą. Tak. To. Okej. Więc chyba możemy skończyć na dzisiaj, więc bardzo ciekawa rozmowa. Więc czy masz jeszcze jakieś komentarze, pytanie, co chciałbyś powiedzieć na kamerę? No już w SI pracuję 14 lat. Bardzo dziękuję, Dawid, na tę wierność. Ja również dziękuję. Ogólnie uważam SI, że jest bardzo, bardzo fajna firma. Ja pamiętam, jak przyszedłem, było około 300 osób. Pamiętam pierwszy... Nawet mniejszy 2008, tak? Aż ile? Chyba było 384, tak? Tak mniej więcej pamiętam. Ja byłem 70 któryś w Gdańsku. Pamiętam pierwsze biuro, które mieliśmy, które było takie, że w zimę trzeba było watą uszczelniać okna, bo było zimo, a w lato było gorąco i mieliśmy takie dostawiane klimatyzatory. To były jakie biura? To było na Heweliusza. Heweliusz, pierwszy biura Gdańsku. Bo ja pamiętam ciebie na projekt Miguelinis dla Gmalto ogólnie. Przez chwilę byłem tam. Przez chwilę byłem w tym projekcie. Zacząłem takim przejściowym między Meritum a Ateną. Okej. A teraz mamy organizację, która już jest bardzo dojrzała.
biura są takie, że ja szczerze zapraszam czasami znajomych do biura, żeby się pochwalić, patrzcie, ja tu pracuję. I wszyscy mówią takie, wow, po prostu zazdroszczą mi, że w takim miejscu pracuję. Bo pracujesz w Twoje miasto ogólnie, więc imponujące takie jeździelnie, teraz piękny widok nad morze, tak, takie topowe. Tak. Dokładnie tak. Co jest też, co mi się bardzo podoba, że no mimo, że już mamy ponad 7 tysięcy osób, jesteśmy, no jakby nie powiedzieć, trochę korporacją, nadal mamy ten taki trochę domową atmosferę, że wszyscy bardziej do siebie, no nie jesteśmy takimi trybikami. To mi się bardzo podoba. Też wydaje mi się, że SI jest taką firmą, która mocno dla mnie jest dopasowana, bo tak jak ja wspominam, ja bardzo lubię zaczynać nowe rzeczy, zmieniać trochę rzeczy, którymi się zajmuję. No SI daje taką możliwość. Normalnie trzeba było tak naprawdę zmienić firmę, żeby móc zrobić coś innego. W SI możemy troszkę sobie, znaczy troszkę, no, znacznie możemy zmieniać swoje zadania, które wykonujemy. Jak również osobiście uważam, praca to jest część naszego życia, a SI dało mi okazję zwiedzić bardzo ciekawe miejsca, poznać bardzo ciekawych ludzi. Tak jakby pomyśleć, to ja więcej świata zwiedziłem w pracy niż prywatnie, więc dla mnie to jest bardzo ciekawe. Super, super ciekawe, co mówisz i fajny win-win, czyli kochamy naszej firmy SI. Okej, i ci myślałeś o odejściu, bo pracujesz 14 lat SI, kupę czasu. Czy raz miałeś dosyć, czy myślałeś o odejściu ogólnej firmy? Tak. Miałem taki jeden moment. Akurat było tak, że współpraca z klientem była ciężka. Zamiast takiej wcześniej była bardzo, bardzo fajna, wspólnie działamy, to niestety zmieniła się na taką straszną blame culture. I w związku z tym osoby z zespołu zaczynały odchodzić, chciały zmieniać projekt. Dla mnie to było takie strasznie smutne, bo bardzo dużo pracy włożyłem w zbudowanie tego zespołu, w tego, żebyśmy byli fajnym, efektywnym zespołem. No i w tym momencie też ja pomyślałem, może to faktycznie też jest czas na zmianę, no bo to już było około, nie wiem, 8-10 lat, jak pracowałem. Może to też jest czas na zmianę. No i tak odbyłem kilka rozmów kwalifikacyjnych, dostałem się i do konkurencji, i dostałem się do takiego dużego banku. Bardzo ciekawe stanowiska. No i porozmawiałem wtedy z moim bezpośrednią przełożoną na temat tego, że właśnie myślę o odejściu. Kto to był? Beata. Beata. Beata, no i też stwierdziłem, że myślę o odejściu. I wtedy pamiętam, zatrzymało mnie to, że Beata powiedziała, że rozmawiała z Gregiem i Greg kazał zatrzymać mnie za wszelką cenę. I to było dla mnie, kurde, no w sumie ciężko będzie taką firmę znaleźć i stwierdziłem, że nie, zostaję. No i to był bardzo dobra decyzja, bo pół roku później wystartowałem Centrum Kompetencji na Cyber Security. No to brawo, gratulacje dla Beata, pozdrowienia dla Beata. I super, że zostałeś. Ja też anegdotę ostatnie kilka miesięcy temu w Gdańsku na CEO Meetup i rozmawiałem kilka ludzi u ciebie Cyber Security, a mi fascynowali. Był jeden chłopak, zaczynał miesiąc wcześniej, on przed 10 lat prowadził jego firmę gamerski, tam szkolenie ogólnie. Brał ekspert gaming i szkolił, nie wiem czy znasz, czy kojarzysz go. Tak. Jest dalej u ciebie? Tak. Rozmawiałem 30 minut, godzinę z nim, to byłem zachwycony ogólnie. Bardzo ciekawy koszt, ale nie wiem, dzisiaj czy performuje, czy nie? Performuje i to widać cechy charakteru, bo też bardzo szybko, bardzo dużo chce różnych szkoleń, bo miał takie wcześniej, on był też, grał w różnych turniejach, więc widać po nim taką pasję. Chęć rywalizacja, tak. I być najlepszy. To jest w ogóle charakterystyczne też chyba w IT, że dużo, dużo ludzi ma ten związek, też troszkę gra w różne gry. No, sam osobiście gram, tylko że ja jestem ogólnie pasjonatem historii. Szczególnie historii różnych konfliktów i mam też taką grupę znajomych w sumie z całego świata, około 40 osób jest, gdzie gramy właśnie w takie gry strategiczne i to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo jedna taka rozgrywka może trwać kilka miesięcy i tak naprawdę gramy 3 godziny w tygodniu, a przez cały tydzień jest dyplomacja. Więc jest okazja naprawdę poznać bardzo dużo różnych ludzi, różne charaktery, z kimś się łatwo negocjuje, z kimś się trudno negocjuje.
Bardzo, bardzo ciekawe. Okej, okay. No to super. Więc bardzo dziękuję na ten 14 lat, na super performance, na ten rozmowa, Dawid. I tyle. Do zobaczenia niedługo. Cześć. Dzięki.